Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Jak wiecie, niedawno wróciłam z Laponii, gdzie odwiedziłam wioskę Świętego Mikołaja, więc dzisiaj mam dla Was jakże świąteczny haul, bo właśnie pokażę Wam rzeczy, które kupiłam w tym miejscu, u Świętego Mikołaja. Mam dwie różne torby. Jedna jest taka niebieska i dosyć ciężka z napisem Arctic Circle, bo ponieważ, nie wiem czy już widzieliście, tutaj jest film Smakuj Życie i właśnie w tym filmie przekroczyłam granicę kręgu podbiegunowego, w zasadzie kręgu polarnego, więc po raz pierwszy w życiu wkroczyłam na krąg polarny i bardzo z tego się ucieszyłam, to będziecie mogli zobaczyć w filmie. A teraz czas na drugą torebkę. I druga torebka jest taka piękna, oto ze Świętym Mikołajem, żeby dokładnie było wiadomo, skąd wracam. Jeżeli oglądaliście już moje inne hole, to możecie się spodziewać, co jest w której torebce. Ta torebka jest bardzo ciężka, ta torebka jest super lekka. Piszcie w komentarzach, co waszym zdaniem jest w której torebce, bo to jest bardzo tendencyjne. Mam nadzieję, że większość z was zgadła, bo w tej cięższej torebce mam oczywiście jedzenie. Więc w takim razie może zacznę od jedzenia, albo może nawet będę mieszała te rzeczy. Czemu nie? Laponia leży tak naprawdę w trzech krajach. W Finlandii, w Szwecji i w Norwegii. I właśnie nie wiem, czy nie w Rosji. Nie pamiętam, w każdym razie w paru krajach. I między innymi właśnie w Finlandii. I w tej części byłam ja. I nie wiem, czy wiecie, ale Finlandia słynie też bardzo z muminków. Bo to właśnie w Finlandii wymyślili muminki. Stąd się wzięła ta bajka. Nie wiem, czy kojarzycie, ale kiedyś, dawno temu, była taka stara bajka muminki. Właśnie zresztą z tej bajki muminki wzięły się te wszystkie śmieszki o buce, która przychodzi straszyć. W tym muminkowym opakowaniu kryje się, uwaga, tum-dum, aż 6 różnych smakowych herbat. I tutaj jest do wyboru trufel i czekolada, pieczone jabłko, wanilia i czerwone owoce, ciastko z kremem, bergamotka i pomarańcza i wanilia i gruszka. I każdy z tych smaków ma swojego muminka albo jakąś postać z muminków. Bardzo mi się to podoba i w ogóle super jest taka rzecz na prezent. Ale możliwe, że sama wszystko wypiję. Zobaczymy. Bo akurat herbat to kupiłam parę. To teraz może jeszcze zostanę przy muminkach, bo kolejną rzeczą jest, uwaga, guma do rzucia z muminkami. Ale to, co jest fajne w Finlandii, to jest to, że u nich większość gum do rzucia jest słodzona ksylitolem, a u nas większość gum jest słodzona aspartanem. I aspartan nie jest do końca zdrowy dla naszego zdrowia, dlatego ja staram się kupować gumę z ksylitolem, jeżeli mam taką możliwość. No i właśnie w Finlandii jest raj ksylitolu. Więc kupiłam tutaj chyba 3 rodzaje gum z ksylitolem. Nie 3 rodzaje, 3 opakowania, bo tych muminkowych kupiłam 2 opakowania. O, i udało mi się wygrzebać 3 opakowanie gumy z ksylitolem. I to jest guma o smaku jagodowo-truskawkowym. Taka mi się wydaje, że normalna, ale przynajmniej z lepszym cukrem. To teraz może coś z rzeczy ubraniowych. I będąc w wiosce Świętego Mikołaja, pamiętam, że było strasznie zimno. Niby było minus 14 stopni, ale odczuwalna, tak jak mogliśmy przeczytać w internecie, to było minus 24 stopnie, więc ogólnie zimno. I właśnie wtedy pomyślałam, że u nas też niedługo będzie zima i będzie strasznie zimno i kupiłam te oto piękne papucie. W środku są polarowe, tu nie ma żadnego futerka, to jest tylko takie sztuczne futerko dla ozdoby. Natomiast to, co jest fajne, to to, że mają taką grubą podeszwę, że się nie będą ścierać, a jednocześnie będą ciepłe i mięciutkie. Pasują trochę do sweterka, mimo że ten sweter jest z Peru, a ten jest z Finlandii. Przechodząc znowu do jedzenia, Finlandia też ma bardzo dobre czekolady, dlatego pokusiłam się o kupienie ich takiej flagowej marki czekolad, to jest Fazer. Mam nadzieję, że to właśnie tak się czyta. W każdym razie tutaj jest edycja świąteczna o smaku Peppermint Crisps, czyli jakby takich cukierków miętowych. I jeszcze mam drugi smak tej samej czekolady. To też jest edycja zimowa, tylko tutaj w ogóle jest kosmiczny miks smaków, dlatego że są tutaj migdały, żurawina i tak zwane Christmas spices, czyli świąteczne przyprawy. I ta czekolada smakuje przepysznie. Już ją próbowałam, ale kupiłam drugie opakowanie, dlatego że jest pyszotka. I skoro już jestem przy czekoladach, to jeszcze pokażę Wam trzecią czekoladę, którą kupiłam. Tym razem ta czekolada jest taka bardziej prezentowa. Ona jest, należy do takich bardziej ekskluzywnych czekolad, można powiedzieć. Zresztą zobaczcie, jak jest pięknie opakowana. Ma taki złoto-burgundowy kolor. Nazywa się Cranberry, dlatego że to jest czekolada z żurawiną, czyli cranberry, z dodatkiem rozmarynu, czyli rosemary. Czyli cranberry, tak sobie połączyli. I jest to bardzo dobrej jakości czekolada i po prostu kupiłam, żeby
spróbować. A co? To teraz znowu przejdę do rzeczy ubraniowych i tutaj pokażę wam pamiątkę po pobycie w fabryce zabawek elfów. Tadam! Dostałam taką oto piękną czapkę z napisem Santa believes in me, czyli święty Mikołaj we mnie wierzy. Tak jak my wierzymy w świętego Mikołaja, tak Mikołaj wierzy też w nas. Teraz wyglądam bardzo źle, bo mam kucyk. Natomiast właśnie ta wizyta w fabryce elfów też jest uwieczniona w tym filmie świątecznym z serii Smakuj życie. Więc taka czapeczka na zasadzie bardziej pamiątkowej. To może teraz przejdę do mięsa, bo w tym filmie właśnie ze Smakuj życie próbowałam też mięsa bardzo popularnego dla tego regionu i to jest mięso renifera. Może was to zdziwić, bo ja kocham reniferki, ale to też jest mięso, które ludzie normalnie jedzą i nie ma w tym nic dziwnego, więc stwierdziłam, że kupię sobie na taką pamiątkę. Jedna rzecz to są a la chipsy właśnie z mięsa renifera i to jest po prostu suszone mięsko w formie takich plasterków. I druga rzecz to coś, co było bardzo popularne i bardzo często sprzedawane, czyli jakby kabanoski z renifera. Teraz wrócę jeszcze na chwilę do herbat i pokażę wam moje dwie ostatnie herbaty, które kupiłam, bo te pierwsze to były muminkowe. I tutaj jest herbata znanej wam chyba firmy, bo to jest Lord Nelson, ale jest to herbata, która się nazywa Kura i nie mam pojęcia, co to oznacza. Serio, jak ktoś zna fiński, to może dać znać. W każdym razie kupiłam ją, bo pierwsze jest to wersja zimowa, ma bardzo ładne opakowanie, a po drugie jest to herbata zielona, którą uwielbiam, ale z dodatkiem truskawki. I ostatnia herbata, którą mam, to jest też zielona herbata, która już ma takie mniej jak gdyby fancy opakowanie, ale wiecie, jest renifer i w ogóle jest taka bardzo, można powiedzieć, północna. Ale kupiłam ją dlatego, że ma w sobie dodatek owocu, który jest bardzo charakterystyczny dla tego regionu. I chodzi tutaj oczywiście o malinę morożkę, czyli inaczej malinę nordycką, która u nich jest właśnie bardzo popularna i bardzo często się ją je. Ja właśnie pierwszy raz w życiu spróbowałam jej w Laponii i po prostu się zakochałam. Ma zupełnie inny smak i to w ogóle nie smakuje jak malina. Wydaje mi się, że ma nazwę malina tylko dlatego, że wygląda podobnie, natomiast smakuje zupełnie inaczej i aż po prostu nie wiem, jak to opisać. Więc musiałam kupić tą herbatę. I teraz, jak już jestem właśnie przy malinie morożce, która po angielsku się nazywa chyba cloudberry i może właśnie dlatego, że ona ma bardzo rzadkie te części, tak jak malina nasza ma tak dużo takich kuleczek, to ta ma załóżmy 10 kuleczek na całej, na całości. Ona wygląda bardziej jak chmurka, może dlatego. Natomiast były dostępne do kupienia takie jakby dżemy właśnie z tej maliny, ale to nie jest do końca taki nasz dżem. To jest trochę tak, jakby to były te owoce w całości, w zalewie, takiej słodkiej, więc smakuje to troszeczkę jak dżem, ale za to ma inną konsystencję, bo to nie jest taka galaretka z kawałkami owoców, tylko po prostu całe owoce z cukrem w syropie, można powiedzieć. I oni na przykład robią z tego bardzo fajny deser, że jedzą właśnie tą malinę razem z serem z renifera, serem z mleka renifera i to jest właśnie ich bardzo popularny deser, a ja sobie daję ten dżem do białego sera i jest pycha. I jeszcze zostając przy borówkach, to oprócz cranberry, czyli żurawiny, mają lingonberry, czyli moim zdaniem jest to borówka taka czerwona, która jest też w naszych lasach. Bo my mamy, wiecie, tą ciemną jagodę w naszych lasach i mamy borówkę czerwoną. Pamiętam, że mój dziadek właśnie zbierał borówkę czerwoną w lesie i robił z tego właśnie jakiś dżem albo jakieś nalewki i oni też mają taką borówkę. Tylko u nas w zasadzie jest trudno znaleźć tą borówkę w innej formie niż taką jako dodatek do mięsa na przykład, taką słodką. Ja właśnie kupiłam taką lingonberry, czyli borówkę suszoną po prostu i u nich były trzy rodzaje takich opakowań. Właśnie albo była taka borówka lingonberry, albo była żurawina cranberry, albo była jakby jagoda, albo borówka amerykańska, czyli taka brązowa i to się nazywało blueberry po prostu. Więc bardzo fajne opakowania i teraz trochę żałuję, że nie kupiłam wszystkich trzech, no ale trudno, bo tego u nas nie ma. Teraz się tak rozgadałam o jedzeniu, że zapomniałam zupełnie o moich ubrankach, więc kolejną rzeczą, którą kupiłam w zimnej Finlandii, to są ciepłe skarpety. Koniecznie musiałam kupić coś we wzór jakiegoś łosia czy renifera i to jest właśnie taki piękny, nordycki wzór, wiecie, typowy, gwiazdki, renifery, łosie,
cokolwiek, jako taka pamiątka. One nie są jakieś specjalne, ze specjalnego materiału czy coś takiego, tylko po prostu spoko skary. To teraz przedostatnia rzecz niejedzeniowa. Jak to zobaczyłam w sklepie, to po prostu nie mogłam się oprzeć. Uwaga, to jest taka zawieszka na drzwi albo na klamkę z napisem Santa, please stop here. I've been nice. Ale nie zawsze jesteśmy nice, więc jeżeli nie jesteśmy nice, możemy powiedzieć I've been naughty, but I can explain. I to jest mega fajne, mnie to śmieszyło w tym sklepie, więc stwierdziłam, że sobie kupię, bo to może zostać na wiele lat, bo jak widzicie, jest do wyboru, czy się było grzecznym, czy niegrzecznym. Ważne, że się można wytłumaczyć, to jest najważniejsze. I teraz ostatnia rzecz jedzeniowa. Jak wiecie, zawsze na koniec zostawiam najfajniejszą rzecz. I jak to zobaczyłam w sklepie, to nie mogłam uwierzyć i musiałam się dopytać pani, czy to jest na pewno to, co widzę. A słuchajcie, kupiłam mięso z niedźwiedzia. Okazuje się, że można. Okazuje się, że jest. Ja nawet nie wiedziałam, że można jeść niedźwiedzia. Ale i owszem, można. Okazuje się też, że można jeść łosia, bo renifera już próbowałam, ale łosia nie kupiłam. Nie kupiłam mięsa z łosia, natomiast nie mogłam się oprzeć temu pięknemu, w ogóle takiemu, kojarzy mi się z takim rosyjskim opakowaniem. Piękne opakowanie rosyjskie z misiem w konserwie. I na pewno chciałabym to przetestować. Spróbowałabym nagrać z tego film. Dajcie znać po prostu w komentarzu, czy by się wam spodobała taka opcja, żebym nagrywała test misia. W każdym razie nadal sama nie mogę uwierzyć, że to kupiłam. No dobra, i ostatnia rzecz ubraniowa. I też sobie zostawiłam, mi się wydaje, taką najfajniejszą na koniec. A mianowicie kupiłam czapkę z Laponii, z napisem zresztą Lapland. Bo były też takie czapki z napisem Finland, ale ja stwierdziłam, że chciałam mieć czapkę z Laponii, bo to jednak co innego niż po prostu Finlandia. Więc jest tutaj napisane Lapland. W ogóle z tyłu wygląda tak, że jest granatowo-kolorowa, a z przodu wygląda tak. Trochę inaczej. Teraz oczywiście nie mam włosów, bo nie wiedzieć czemu sobie zrobiłam kucyk. Stwierdziłam, hej, będzie fajnie, ale czapki wyglądają dziwnie w kucyku, natomiast jest urocza, lubię tą czapkę i jest cieplutka. A poza tym to jest świetna, jak to się mówi, świetna pamiątka. Więc jak widzicie, zawsze jak skądś wracam, to wracam z wielką ilością rzeczy, które potem wam bardzo chętnie pokazuję i część też testuję w filmie, na odcinkach, robię jakieś dziwne testy z ludźmi, no. Mam nadzieję, że po tym filmie świąteczny nastrój się wam utrzyma, mimo że już jest po świętach, ale co tam, ważne, że jeszcze jest zima i tak jeszcze jest trochę świątecznie. My widzimy się w następną środę, a jeżeli chcecie oglądać mnie dalej, to polecam kliknąć film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie, klikając tą okrągłą ikonkę po prawej. Pa, pa!